Witajcie, jest 12 sierpień, już jest wieczór. Ja tak wyszłam jeszcze rzucić okiem na te moje kwiatki, na te arbuziaki. Już się ciemno robi. Lampę błyskową załączyłam. No i taka niespodzianka, znowuż czeka mnie. Muszę przystąpić zaraz do pewnych czynności. Arbuziak pękł, po prostu. Arbuziak pękł już z tych, które zebrałam wcześniej. A chodźmy, to są dziwaczki. Mirabilis jalapa. Rozrosły się jakoś tak okropnie w ciągu kilku dni, nawet nie wiem kiedy. No ale zobaczcie. Tu jest właśnie ta odmiana o przepięknych, złotych liściach, z której już zerwałam owoc 6 sierpnia. Był bardzo dobry, ale pestki miał niedojrzałe. I są jeszcze dwa owoce. No i proszę bardzo, ten mniejszy pękł w ciągu dnia, bo na pewno rano był cały. On jakoś nie chce rosnąć. Lemon drop. A kiedy się zawiązał? 10 lipca. No i mimo nawożenia nie chce więcej rosnąć. 3 owoce na krzaku były. Ale to nie wszystko. To nie wszystko. Najpierw aksamitkę obejrzyjmy. I chodźmy do drugiego. Tu się też coś fajnego dzieje. Już tego odłożymy. No. Zobaczcie. Jest to odmiana o cienkiej skórze. Ona się nie nadaje do transportu. No i ogonek. Okej. Zieloniutki. A czy jest zaschnięty wąs? Zaraz zobaczymy. Ale patrzcie, co tu się zadziało. Oho! Pękł. Słyszeliście? A zadziało się to. Rano też tego nie było. Także jest to naprawdę wczesna odmiana. On ma, słuchajcie, pierwszy egzemplarz miał 33 dni od zawiązania się owocu. Dzisiaj mamy 12. No to co? Mamy 40 dni, 41. Zaczęło wyciekać z arbuza. To właśnie co widzicie. Przepraszam za hałasy. Tutaj sąsiedzi obradują intensywnie. No zobaczcie. Taka szczelina ciemna. I wyciekający rudy sok jakiś. Ja już z tym się spotkałam, z wyciekiem takiego soku. Przy arbuzie Carolina Cross, ale to było coś innego, bo był to wyciek w miejscu szczepienia. I rzeczywiście ani w pędzie Caroliny Cross, ani w pędzie podkładki, na której była szczepiona, nie było żadnego głębszego zakażenia w pętach. Tylko takie coś. I takie coś jeszcze wystąpiło przy melonach. Tu, w okolicy ogonka. Melony były słodkie. I jest jeszcze jedna skaza. Taka mniejsza. To nie jest zarysowane paznokciem. O, i tu też minimalnie coś błyszczy. Także ciekawa jestem, czy on jest dojrzały, bo pękł. Chyba było słychać. Dobra, to zobaczmy teraz, czy jest zaschnięty. Moment, bo tu wąs czepny się. O, zobaczmy. To jest liść, a tu jest zaschnięty. Ja uważam, że nie zawsze wyznacznikiem dojrzałości arbuza jest taki zaschnięty wąs. Powszechnie się o tym mówi, ale może przy
wczesnych odmianach. Tak jest. Albo mówię źle. To znaczy to, co mówię, to na podstawie tej swojej obserwacji. Ale to pytanie, czy też pestki będą dojrzałe? Bo w pierwszym egzemplarzu nie były. No i jeszcze co? Słuchajcie tu. Takie małe coś, ale też zaczyna rudym płynem błyszczeć. Także dzień będzie zakończony arbuzem. A przy czym zdjęcie zrobimy. A może przy ogóreczniku? O. To jest kwiatuszek ogórecznika lekarskiego. Piękny, niebieski. Jakoś tak się wysiewa już. Wysiewa. W tym miejscu już drugi rok rośnie. Ale wiecie co? To zerwiemy jeszcze chyba jedną. Albo nie, jutro. Lemon drop. I fuksja, ułanka. Taka starodawna, nie wiem jaka to jest odmiana. Babcina. Jak z dawnych lat. Spójrzcie, jeszcze zanim rozkroimy. Co za wspaniałe pomysły. Meduza. Ale pokażę kiedyś jeszcze w głębokich ciemnościach. Ważymy najpierw małego. Lemon drop. 63 deko. On na pewno jest dojrzały. Tylko pestki nie. Teraz duży. A obok leży Gold in Gold. Ile będzie miał? Łap, łap. 2 kilo. 70 deko. Zabierz na chwilkę tego owalnego, żeby mi w kadr nie wchodził. Lemon drop. To co, rozkrajamy go? Tak pękł. Postarasz się tak zrobić? Pomalutku. Słuchamy. Czy dojrzałe pestki ma? Pięknie pachnie. Ale czy dojrzałe? Pewnie w jakimś stopniu tak. No już takie jak poszło. Ten pewnie żadnej nie będzie miał. Dojrzałej. Dobra, okej. Przyniosłam refraktometr. To zmierzymy zawartość cukru. Tego małego spróbowałam na razie. Jest słodki, jest dobry, jak najbardziej, bardzo dobry. Ale lepszy był pierwszy rozkrajany, a teraz ten. No to jedno nagranie jest takie nocne, powiedziałabym. Czyli inne barwy będą widoczne. Niezwykle delikatny miąższ. Leciutki taki. Słodki. No. Tutaj można by powiedzieć, że sok się wręcz leje. Oho, ale jest ciemno, bo już noc, wieczór.
z ciekawości, zobaczcie, czy będzie coś. A nie, nie będzie widać. Już to wiem, bo mamy lampę błyskową włączoną. A jak jest lampa błyskowa włączona, to nic nie widać. Odbija się światło. Na czarno widać. O, proszę. Taki jest efekt widoczny przy włączonej lampie błyskowej. Nie ma barwy białej i niebieskiej. Co to niebieski był na meduzie? Ta odmiana ma miąższ taki delikatny bardzo, rzadki, powiedziałabym nieścisły. Taki delikatny, bardzo słodki, czyli tak 40 dni od zawiązania się owocu. Aż wieczór jest, to tutaj do lampy przyłożę i wyłączyłam lampę błyskową. No i teraz proszę spojrzeć z lewej strony. Granica barw 10% zawartości cukru w skali BRICS. Wiecie Państwo, co powiedzieć muszę? Złotowolicy, kto jadł? Ja tak. Złotowolicy jest 40 dni od zawiązania owocu, bo ja tak zrywałam. Jest bardzo słodkie, dobre, ale miąższ ma twardy. A złoto i wiele innych arbuzów są ścisłe. No, to taka ciekawostka, punkt odniesienia. No i złotowolicy ma grubą tu skórę, a ten natomiast tylko tyle, cienki. No i złotowolicy ma co? Czerwony miąższ, a tu mamy żółty na zewnątrz i żółty wewnątrz. Nagranie jest raz z lampą błyskową, raz bez, więc można sobie opinie wyrobić o kolorystyce. Te nasze sprzęty mają różne grafiki, prawda, matryce, więc barwy też się inaczej ukazują. A jak z pestkami? No taka nie do końca i ma jeszcze jasne. Może gdzieś się w pełni ciemna trafi. Tak jest. Jest, kilka sztuk będzie. Aha, jeszcze tego malutkiego zmierzę zawartość cukru. Tak, już pro forma. Bo pierwszy arbuz 6 sierpnia rozkrojony miał 7% zawartości cukru. Oj, 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 czekajcie. Dobra, ten 10 i ten mały, chodźmy zobaczyć. Osiem procent. Więcej od tego pierwszego. No cóż, dłużej był na krzaczku. Tyle, że mały. I niestety nie ma więcej zawiązków owoców. W ogóle, tak jak popatrzyłam na te sadzonki moje, to na jednym krzaku jedna sadzonka. W pewnej części stanowiska jest 12 owoców, 12 krzaków. Po jednym na każdym. No taki rok. I mało kwiatów żeńskich. Męskich też nie za wiele. Smacznego, życzę Państwu powodzenia. To jest arbuz Lemon Drop, niesamowicie słodki. 10% w skali BRICS pokazuje. Ta ilość to z większej części. Cały arbuz 2,8 kg ważył,
Czyli to jest tak z kilo 60, taka miska ciężka. Skórka jest bardzo cienka. Na tyle. Ona jest słodka. Jeszcze w tym, w tak cienkim plastrze jest jeszcze słodycz. Coś niesamowitego. Tyle, że bardzo delikatna odmiana. Wczesna w dodatku. No i niestety pestki nie do końca dojrzałe. Zastanawiam się, czy z takiego nawet prawie całego ciemnobrązowego coś będzie, czy coś wykiełkuje. Może tu z jedna czy kilka będzie dojrzałych. Chyba ta jest najbardziej dojrzała. Także no cóż, 40 dni od zawiązania owocu, albo niecałe nawet 40, nie więcej. Lemon drop, ten drugi większy. Słodki sok się leje. Wspaniały. Lemon drop, czyli kropla cytryny. Słuchajcie, ja tak nie wyczuwam tutaj cytryny, czegoś kwaskowatego, cytrusa. Raczej mgłę miodu, pyszny, miodowo-kwiatowy. Skąd kwiatowy wyraz mi się wziął? Nie wiem, ale tak mi pasuje do smaku. Tyle, że wczoraj jak wrąbałam to kilogram, mniejszą połówkę, mniejszą część, to po takiej ilości czułam na podniebieniu i gdzieś tam taki cytrynowy rzeczywiście posmak, ale to po zjedzeniu takiej ilości. To jest takie ciekawe dosyć, bo normalnie jak tak jemy takie kawałeczki, to nie, jakby miodem, pyszne. Dopiero po większej ilości jest wyczuwalny ten jakby cytrynowy posmak. I tak on zostaje na podniebieniu jakiś czas.